tak jak powiedziałem, inwestycja bardzo ważna, bardzo oczekiwana była. Tym bardziej cieszę się, że udało się ją zrealizować. W nowej perspektywie finansowej tych środków będzie oczywiście jeszcze więcej, jeśli chodzi o działania związane z tworzeniem nowych miejsc w przedszkolach. Bardzo mnie cieszy to, co zobaczyłem na filmie Chicago Gap, oferta edukacyjna. Też ilość tych zajęć naprawdę chylę czoła. Patrzę na to z uznaniem, bo naprawdę cieszę się, że jest taka bogata gama tych wszystkich zajęć poza przedszkolnych, ale też i w ramach tych standardowych zajęć, że Państwo naprawdę macie bardzo dużą taką paletę zajęć edukacyjnych. Naprawdę to bardzo cieszy i za to bardzo serdecznie dziękuję. Żeby to było tak, jak teraz wygląda, powiecie, że te problemy inwestycyjne to wszędzie. Pani dyrektor, ogromne podziękowanie, bo oczywiście, że Pani sobie nie mówiła, ale ogromne podziękowanie, ogromne brawo, bo tutaj całe konsultacje, wszystkie, co powinno być i tak dalej, my tego nie wiemy. Sobie, pracownicy, Pani dyrektor, także Pani Enecie tutaj Perkowskiej ogromne podziękowania, bo to Pani wskazywała nam i bardzo mocno tutaj współpracowaliśmy. Wiele osób, wszystkich nie jestem w stanie wymienić. Oczywiście ogromne podziękowania razem dla miejskich, wszystkim. Na przykład z panem Dariuszem Cęciakiem, ale wszystkim, bo była sytuacja, że te założone środki oczywiście przez półtora roku się zmieniły i oferta przetargowa była 500 000 droższa. Bo jednogłośnie, naprawdę żaden nie było wokół sprzeciwu. Rada wyraziła zgodę na dołożenie tych 500 000, za to serdecznie dziękuję i mogliśmy zobaczyć jak najszybciej podpisać tę umowę. Potem pobyły takie umowy, dlaczego nie wcześniej. Proszę Państwa, już w 2020 roku mieliśmy pozwolenie na budowę. Marzec 21 składamy wniosek przez BOP, oczywiście do Urzędu Marszałkowskiego. Już w sierpniu podpisujemy z Panem Marszałkiem umowę na dofinansowanie. Sierpień 21, wrzesień 22 jest już budowa zakończona. Jak szybko to nastąpiło, naprawdę tutaj wiele osób nie wierzyło w to chyba, że my się spotkamy od września, naprawdę Pani Dyrektor sceptycznie podchodziła, chociaż wierzyła na pewno, że my się już otworzymy. W sierpniu umowa, a już w wrześniu naprawdę ogromne podziękowanie, nie ma każdego przedstawicieli wykonawcy, ale bardzo naprawdę możemy śmiało tej firmie pogratulować, bo bardzo rzetelnie wykonała tę pracę, gdzie to jest rzadko się teraz zdarza. A tak wracając do tego przedszkola, ja widzę, że Pana Burmistrza to się bardzo podobało. Taki był szczęśliwy i życzę tego uśmiechu Panu Burmistrzu, żeby Pan miał cały czas jak z tymi dziećmi, bo ja pamiętam, że przedszkole na początku źle wspominam. Ale później też się przyzwyczaiłem, bo człowiek był taki wolny, to się trafi do przedszkola, ale zawsze warto jest w przedszkole, jeżeli się trafi na te panie, sympatyczne nasze opiekunki, które poprowadzą te panie. Edukacji, one rzeczywiście w przyszłości zaczynają. Wielka rola, to już nic nie pomoże, ale ci wszyscy, którzy mogą korzystają. A z czym mają korzystać? Na tym między innymi, żeby kochać swoją małą ojczyznę, także to łapy. Łapy nie są pewnym świata, nie wiem, zdają sobie z tego sprawę doskonale, ale po prostu przeszły traumy, przeszły gehenne i takiej traumy gehenny nie przeszły, może mało kto przeszedł z tak małych gmin w Polsce. I dlatego nie uważamy, że z tego powodu, tego nieszczęścia nam się coś należy, że my chcemy sprawiedliwości, przyzwoitości po prostu w relacjach i tej pomocy i znajdujemy ludzi, którzy to rozumieją. W tej pamięci Krzysztofuta, wspomniałeś o strefie, prawda, wszystko to od niego zaczęło, było z tym uznania, się bardzo chciało, to znowu zaczęło, a później wiele innych osób, ale przede wszystkim dzisiaj i w tych latach ostatnich Pan Roszak, a Pan Roszak powiedział, to tak, my tylko podpisujemy umowy, ale od razu do mojego dniu, to jest bez sensu, żeby nie założyć wody pieniądze, decyzja o pieniądze. Thank you.